Cześć, nazywam się Jakub Małek, interesuję się działaniem społecznym oraz polityką. To nazywam się Jagienka Ciszek, jestem z Poznania, interesuję się aktywizmem oraz wolontariatami dotyczącymi zwierząt. Do projektu zgłosiłem się, dlatego że to był projekt kształcący liderów. Chciałem nauczyć się czegoś nowego, zdobyć jakieś nowe umiejętności. Zgłosiłem się do projektu, aby udoskonalić swoje umiejętności liderskie, aby lepiej zarządzać ludźmi. Od pozostałych liderów nauczyłem się trochę bardziej pracy grupowej. Od pozostałych liderów nauczyłem się optymizmu oraz delegacji zadań innym, że właśnie nie muszę robić wszystkiego sama. Największą trudność sprawiło chyba dogadywanie wszystkich ludzi, żeby wszyscy wiedzieli, kto co ma robić, za co jest odpowiedzialny i żeby to wszystko zrobili w dobry sposób, w jakościowy sposób. W kwietniu spotkaliśmy się w grupie wolontariuszy i organizatorów i szukaliśmy rozwiązania, żeby stworzyć przestrzeń dla młodych, aktywnych osób do wyrażania swobodnego swoich opinii na antenie radiowej i tak powstał projekt Blubry Młodych. Przygotowania zaczęliśmy od zaplanowania sobie wszystkiego, potem mieliśmy warsztaty, na których też dowiedzieliśmy się, jak ma przebiegać nasz projekt. No i finalnie zakupiliśmy wszystkie potrzebne nam materiały, załatwiliśmy prowadzących, załatwiliśmy radio, w którym wszystko się odbywało. Działania wolontariuszy były tak naprawdę dotyczyły całego projektu, zaczynając od marketingu, gdzie nasi wolontariusze robili plakaty, umawiali spotkania, wymyślali tematy rozmów. Ja byłem odpowiedzialny za prowadzenie audycji, współtworzyłem tematy, współzapraszałem gości, no ale to, żeby program brzmiał merytorycznie, no i też technicznie, było na mojej głowie. No, aczkolwiek oczywiście żadne z tych zadań nie byłoby dobrze wykonane, gdyby nie praca pozostałych wolontariuszy, no i samych organizatorów. Moim zdaniem największym sukcesem tego, co tworzyliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, jest fakt, że tak duża grupa młodych ludzi miała okazję sprawdzić się w sytuacji faktycznego wywiadu. Już nie nagrywanego, nie takiego, który można powtarzać, nie takiego, który potem jest publikowany podczas szkolnych akademii, tylko takiego, który raz, że idzie na żywo, jest w programie, którego słuchają setki odbiorców, no a później zostaje w sieci już na kolejne lata, być może dekady, no bo tego z podcastów wymazać się po prostu nie da. Dźwignięcie tej presji to jest coś, myślę, czego nie zastąpilibyśmy niczym innym. I chcieliśmy, żeby inni młodzi też się wypowiedzieli, bo wiemy, jak to jest w naszym obrębie, że nie zawsze nasz głos jest wysłuchany, no i chcieliśmy udostępnić tę możliwość wypowiedzenia się innym ludziom. Współpraca przebiegała bardzo dobrze, byliśmy bardzo zgranym zespołem, każdy miał jakieś zadania, każdy je dobrze wykonywał i naprawdę nie wyobrażam sobie pracy w innym zespole.